Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Astrobot. Słuchajcie, zacznijmy sobie dzisiaj od zwiedzenia miejsca katastrofy. Zobaczymy, co tutaj możemy sobie odblokować. Co w ogóle możemy tutaj zrobić. Tu jest nasza poszkodowana konsola, nie? Okej, stoi twardo. I są nasze wszystkie boty spotkane dotychczas. Wesoła gromadka. Pierwsze boty uratowane. We wszechświecie czeka ich o wiele więcej. Przeszukaj więc każdą planetę i postaraj się ocalić wszystkie. Okej. Puzzle. Dwóch nam brakuje. Żeby pierwszy budynek otworzyć. Laboratorium Gacha. Sprawdźmy to. Potrzeba tutaj dwóch botów. Jest puzelek. Prawdopodobnie zaraz laboratorium sobie otworzymy. Zobaczmy. Zobaczmy tutaj. 10. Jak najbardziej do ogarnięcia, no. Aha. Do góry. I mamy to. Laboratorium stoi przed nami otworem. Okej. Laboratorium Gacha jest otwarte. Trzeba wydać te wszystkie zebrane monety. To jeszcze nie w tej chwili. Za chwilę sobie tam pójdziemy. Zobaczmy tu. Też 10. Czekamy na asystę naszych przyjaciół. Okej. Tam widzę kolejny puzzle. Będziemy mogli go zebrać. O. Lecą, lecą, lecą. Okej. Juhu. Bot uratowany. Nawet i dwa tak naprawdę, nie? Dobra. Lecimy dalej. Fajnie, następny puzelek. Tam jeszcze coś się świeci z oddali i kolejny puzel widzę. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie go złapać w tej chwili. 10, jak najbardziej. Poproszę mostek. Nie, to nie będzie mostek. Hop. Okej. O. Halo, halo. Teraz tylko bezpiecznie wrócić i jesteśmy. I co, w tej chwili to jest wszystko, tak? Garage Dual Speedera. To jest rubryczka, która mnie interesuje jak najbardziej. Zajrzyjmy sobie do tego laboratorium. W takim razie. Co tu mamy? Słoneczny sześciostronowiec. Ta gitara nie chodzi mi po głowie, bo mam ją w ręku. Zgadza się. Pudełko z nostalgią. Czy ten kontroler właśnie się poruszył? Co teraz? Squawki. To straszna gaduła. Surykatka. Nigdy nie traci czujności. Duch ochronny. Sprawi, że zyskasz odporność na wszystkie przeciwności losu. Tiki, tak? Sanktuarium pogromcy wampirów. Trzaśnij sobie, znaczy się... Klapnij sobie.
Okej. Wzmacniasz rapsów, bot na mikrofonie w głowie się nie mieści. Super, o pucha. Niezrównany kamuflaż zmyli każdego wrogiego strażnika. Okej. Wibrujący czekuto, używany z zaskakująco dużą częstotliwością. Dowcipny pomagier, dorabia na boku jako deratyzator. Jackie Daxter są. I ostatni, rozwalacz skrzynek. Sprawdza się równie dobrze jak klucz francuski. To jest dziewucha od Ratcheta, zdaje się. Okej. Otrzymali swoje atrybuty, bardzo fajnie. Oho, lata kolejny puzzle. Zdążę. Nie, to nie stąd. Och, kurczę. Tu, z tej górki go złapię. Okej, już jest nasz. I możemy już wychodzić z miejsca katastrofy na tą chwilę. Mhm. Lecimy z odsieczą kolejnym botom i będziemy szukać kolejnych puzzli. Siu. Super. Czyli tak. O. Dobra. Tu mamy małpie wygłupy, zaraz sobie to obejrzymy. Na niepewnym gruncie jeden, zobaczmy. Zobaczmy ten niepewny grunt. Arenka. Spoko. I to tyle, tak? Taka minigierka. Pyk. Mamy baseballistę. Bazowiec nie zawaha się, by wziąć szeroki zamach. Bardzo dobrze. Uciekamy stąd. Co dalej? Mhm. Przesympatycznie. I zobaczmy teraz... tutaj. O! Cóż to się otworzyło? Aha. Pyk. Retro zmagania 1. Ciekawe. Ogólnie dużo takich pobocznych wątków się otwiera, nie? Powiem, bo widziałem, jak moja córka grała. O kurde. Płaski jak naleśnik. Ojej. Dobra, koniec żartów. Pyk, pyk. No i co? O! Serio? I został obity. Pyk. A to jest koleżka ze Street Fightera, zdaje się. Zdyscyplinowany wojownik. Jeśli chcesz mieć szansę, musisz przetrwać jego smoczy cios. Ryu albo Ken. Teraz nie wiem, który był który. To jest chyba... Ryu. Ale nieważne. Nie będziemy się tym zajmować. Teraz jesteśmy w świecie Astrobota. Turlająca się gwiazda Sola. To będzie wycieczka z mrówkojadem, nie? Siup. Ba. Teraz na niego wskakujemy i lecimy. Tutaj, tędy. O. Tego nie było, okej?
O! Jeszcze raz. Zbieramy wszystko po drodze. Hop, hop, hop. Okej. No. Jest nasz bocik uratowany. Bocik, kocik. I możemy już uderzać w naszą główną fabułkę. Hop. Nic tu więcej nie krąży. Okej. Małpy wygłupy. Oho. Pośliznął się na skórce od banana. W porządku, zobaczmy co tu się dzieje. Ach, to niesforna małpa. Aha. No niech będzie, że ja ci pomogę. Aha. Jest już nasz motylek. Aha, on sobie odpoczywa, okej. Skoro tak. Jest pierwsza małpa. Pyk! Tu coś jeszcze? Były jakieś pieniądze. Wejdźmy sobie na górę. I co my tu mamy? Bach. To jest nasza druga małpka. Zwykła małpa. One mają jakieś jajcarskie opisy, nie? Trzeba jeszcze na to zwrócić uwagę. Oho, oho. Tu jest puzzle. Kolejny małpiszon. Bezczelna małpa, dostaniesz przez nią małpiego rozumu. Już dostałem w chwili premiery tej gry. O, tu możemy coś sobie wyciągnąć, to jest dynamit. Pyk. Mhm. Okej. Podniebna małpa, wyniosła figle na nowy poziom. To ciekawe. Jest chyba kolejna. Tak jest. Zwariowana małpa. To kolejna szalona małpa. Nie wątpię. Okej. O. No dobra, wejdźmy sobie tutaj. Co jest, małpko? Aha. Jeszcze cztery. Wysokościowa małpa. Jak ona się tam w ogóle dostała? Aha. Ach, tam skarbonka jeszcze była, nie? Oh.
Okej. Jakoś specjalnie nie zbiedniejemy. Tada. Co tu mamy? Kwiatek. Skorzystajmy z niego. Och, ta jest sprytniejsza. Okej. Nie znamy te numery. Samoświadoma małpa. Wie, że to właśnie czytasz. O, tyło, buzie. Takie żarty z gracza. To jest kolejna małpka. Co? Okej. Głupkowata małpa, zawsze kogoś małpuje. Och, te małpy. Nara. Gdzie się kryje kolejna? Była tutaj. Co, kto będzie sprytniejszy? Ach, jejku. Okej. Została jedna. Nieśmiała małpa. Masz szczęście, że w ogóle się pokazała. No tak, siedziała tam w pudle. Teraz, gdzie może być ostatnia? Zastanówmy się nad tym. Tu była, tu była, tu była. I tam była, i tu była. No dobra, wskoczmy sobie tutaj do góry. Tu co prawda nie ma małpy. Ale jest pamięć statku matki, nasz ram. I spekter. Kolczaki. Spoko. Pa. No, potknął się. Mamy go. Komplecik. Antagonista albinos, niesforna małpa. Fragment statku zdobyty. Ładuj się do pada i lecimy. Okej.
jest nasz warsztat. Aha. Pamięć statku matki uratowana. Tyle, że w tym stanie na nic się nie przyda. Naprawmy ją. Z przyjemnością. Pomoczka. Działa. Są ścianki. Młotek i cztery gwoździe. Montowaliście kiedyś RAM na gwoździe w komputerze? To Sony tak zawsze robi. Mhm. Op. Ała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kości ramu. Ile playka ma ramu? 8 giga czy 16? Tu ci będzie dobrze. Pyk. Aha, pasuje. Brawo! Zrobione. Doszły nam te wszystkie małpy. No i wcale nie tak mało. Kolejne trzy puzzle. Cóż to leci do nas? Ogarnijmy sobie to od razu. 25, możemy przejść dalej. Aha. Kolejny obszar naszego miejsca katastrofy. Zwołamy ekipę. Tu jest dla nas miejsce. Otwieramy. Cztery boty do naszej kolekcji. Okej. Okay. Tam terroryzują kolejnego. Fajnie, tu brakuje 100. Także nic z tego. 20. O, Spyro, ognisty rzemieślnik, ostatnio widziano go w Skylands. Fajnie. 50 to też mamy. Tu trzeba podnieść. Dawaj, małpo, dawaj. I w górę. Aha, jeszcze ktoś. Teraz jest komplecik. Dwadzieścia, żeby zrobić ludzką linę. Jakkolwiek ludzką. Niebiańska malarka jest fizyczną inkarnacją bogini. Niech tak pozostanie. Jeszcze tutaj coś. 30. Również nie ma z tym problemu. Okej. Wjeżdżamy na górę. O! Bot uratowany. Pakować się na drzewo. Na dół. Jest jajo. Kreatywny kursor, spełni twoje marzenia.
Bardzo się cieszę. Wracamy na górę, do tej satelitki. Mhm. I wbijamy się. Zobaczmy, cóż takiego nam powie. Tam jest puzzle. Mhm. A co tam jest? Ruszamy w Odyseję. To nam chyba otworzy kolejny świat, co? Aha. To wbijamy się tutaj. Hmm? O nie, to ten przodny Xbox. Jak mogłeś? Zostaw mój procesor. Aha. Żywiołowy archipelag. Sprawdźmy go sobie. Ups. O, wow. O, kurde. Przeleciał mi. Mogłem przyspieszyć. Nie pomyślałem o tym. Oho, dobry początek, nie? Ty zapluty łobuzie. Wiecie co? Wrzućmy sobie to od nowa. Inaczej siądę, żeby tego pada wygodniej trzymać i... Teraz ogarniemy z tym puzzlem. Ach, teraz za szybko. Ja pierdzielę. Kosmos. Dobra. Nic nam nie umknie. Mhm. O! Ten tu wygląda na rozbitka. I to jest już drugi tutaj. Czyli pierwszy jest na pewno tam na głównej wyspie. O! Kto się tego spodziewał? Łapka w górę. Tu w tej wodzie raczej nic nie będzie, nie? Żółwik ma skarbonkę. Ale okej. My nie po to się tu zebraliśmy, nie? Żeby ganiać żółwie na wodzie. Okej. Aha, tutaj jest. Być może o niego nam chodzi. Tak, to jest pierwszy. Chodźmy dalej. To jest wielki krab, nie? Tu masz szczypce. A tu ma buźkę. No i co, koleżko, myślisz, że nie wiem, co kombinujesz? Aha. Chamski numer, nie? Okej. Co tu będzie?
Małpa! Działa to trochę inaczej niż w pierwszej części. W drugiej części, tak? Bo pierwsza to była VR. W każdym razie działa to inaczej. Raz. O, puzzle. Chodźmy od razu, żeby się nie cofać później. O! Kolejny bot. Fajnie, fajnie. Nie dajmy się ustrzelić. Okej. Tu sobie możemy strzelić zdjęcie. Uwięziona elfka. Trzeba ją czasem poprowadzić za rękę. Ach, mogę taki wielki kamień podnieść, tylko co to mi da? Tu. Siup. No. No, nie byle co. Kolejnego bota do kolekcji. Aha. Możemy iść dalej. Tu małpa siedzi w środku. Otwieramy i przechodzimy, nie? Na dole coś? Nie ma nic. O! Porządek zaprowadzony. Co tu mamy? Jest jakaś lina. Znaczy to jest kabel od kontrolera, nie? Ba. Otwieramy. Dużo dobrego. I tędy na górę. Okej, rogaty obrońca jest cięty na cienie. Możemy przejść dalej. Niechę!
Ale jeżeli już się nie da speedrunować, to... To sobie szczerze nie wyobrażam tego trybu speedrunnerskiego. Przynajmniej... Tak mi się wydaje, że to nie działa. Prawdopodobnie jest na to inny patent tutaj. Aha, coraz dalej, tak? Nie ze mną te numery. Co teraz? Okej. Aha. O kurde, mało brakowało. Ale jesteśmy. Mamy to. Po co nam ten kamulec? Tu jest. Bach. Puzzle. Fantastycznie. A boty mamy wszystkie? Tak. Jeszcze warpa nam brakuje. Okej. Czyli warpa sobie nie ogarnęliśmy. O. Kapitan Pincher. Au. Let's try again. Raz. Dwa. Trzy. Wjeżdżamy na górę. Oj. Kurde! No zupełnie inaczej to działa niż w showroomie. Ha. No wychyl się, horsarzu. Zobaczymy, na co cię stać. Co jest? Serio? Okej. O, teraz tak. Ojej, głowa mu odpadła. No i ogarnięte. Teraz pytanie. Okej, tu jest jeszcze jakieś zejście. Co tu się dla nas ukryło? Jest nasz warpik. Okej.
Sytuacja pod kontrolą. Okej. Mamy trzy. Mikro niespodzianka, a tutaj? Śpiew drzew. Tam widzę kometę. Sympatycznie. To co, może mikro niespodzianka? Zobaczmy. Ziu. Rozbijamy ser, jest malutka skrzynka i w niej jest ukryta myszka. Coś tu jest? Nie ma tu nic. Okej, zmieńmy się w mysz. Listki mnie postanowiły strollować. Bum. I tak się to robi. Ała. Ci są troszkę elektryczni. No i po sprawie, co tu mamy? Jest jakaś mysia nora. Z puzelkiem. Tu. Kolejny bot uratowany. Tu nic więcej nie było. O, to kogoś innego domek. Okej, wychodzimy. Nie będziemy przeszkadzać, nie? Okej. Ba. Siana jak lodu. Gdzie dalej? Tu coś jest? Nie ma tu nic więcej. Okej. Okay. Tu spojrzałem, ale tam też nie bardzo coś widać. Tu jak rozumiem otwieramy. Okej, jest fontanna. Super ślizg. Świetnie. A czyj to pokój? Fajnie. Myszy myszkują. Także nic tu po nas. Kasa, kasa, kasa. Jakby
tutaj wejść i odkryć, to znajdziemy kolejnego bota. Fajnie się skala zmienia, nie? Tego wszystkiego. Kot, myszka. Co tu jeszcze na nas czeka? Jest puzelek. Bach. Astro to jest dewastator, nie? Okej, idziemy i tak tutaj. Hop. No cześć. A co jest tutaj? O! Fajnie, jeszcze trzy. I jeden puzzle. Zgadza się. No i warp oczywiście. Czy to jest jakieś przejście? Nie. A też wyglądał jak mysia dziura, nie? Aha. Teraz chodźmy tutaj. Królewski turlacz zrobi z ciebie gwiazdę. Nie wątpię. Okej. Okay. O kurde. Troszkę mi te liście jakoś zakłamują perspektywę, nie wiem, ślepy jestem. Ale dobra. Co to? Jabłka i żołędzie? Okej, okay, fajnie. Jakieś przejście wyżej, a tu może wskoczyć nasza myszka. Co teraz? Łącznik od tostera, nie? Jest wejście jeszcze wyżej? Jak jakiś zegar wygląda. Mechanizm zegara. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Coś za jeden. Sorry, nie mogę ci pomóc. Aha, to jest zegar. Spoko. Okej. Trzeci puzzle. Brakuje nam dwóch botów jeszcze. Co znajdziemy tutaj? Widzieliście? Zielony gołąb. Ba. O nie!
No dobra, niech tak będzie. Jeszcze warp i dwa boty tu zostały. Siup. Dobrze kochani, myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek, dlatego ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę i do zobaczyska.